serii PGNiG Superligi. Jesteśmy w hali Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu przy ulicy Kazimierza Górskiego, a to znak, że rywalem 17-krotnych mistrzów kraju będzie drużyna Torus Wybrzeża Gdańsk. Piotr Merchelski, dziennikarz Polsatu Sport. Dzień dobry. Taką waleczną postawę ekipy gospodarzy dostaniemy dzisiaj. Kamil Adamczyk i on otwiera wynik meczu. Wygrana z MMTS-em Kwidzyn. Dwa dni później ze Stalą Mielec również 10 bramek więcej. Potem zwycięstwo z FC Porto. Na ile wystarczy sił gospodarzom? Jest efektowne trafienie. Wujowicz wyskoczył mocno, piłka trafia na lewą stronę. Cezary Surgiel, fantastycznie. Mateusz Jachlewski do Adamczyka, znalazł tam i mamy debiut w Superlidze. Santiago Mosquera Mayo, Kolumbijczyk z numerem 5. Właśnie on przy piłce. Pierwsza akcja ofensywna, doskonałe też podanie. W tym momencie Torus Wybrzeże Gdańsk cały czas na prowadzeniu, już dwubramkowym. Nikola Turna, trzecie trafienie z rzędu na lewym skrzydle. Nikola Turna na obrocie. Olejniczak do Gębali, mocno wysoko. Jachlewski właśnie do Kolumbijczyka, mocno z podłoża. Bramko Wujowicz, Tomasz Gębala. Jest silny Olejniczak, sam ze środka zrobił sobie sporo miejsca. Nikola Turna, Michał Olejniczak do Bramko Wujowicza. Fantastyczny zwrot, jeszcze lepszy rzut, przelobowany. Dużo zmian pozycji. Sulej na prawą stronę, Kamil Adamczyk rzuca. Nikola Turna, skuteczny. Trzeci czy czwarty raz z rzędu. Grają podobnie gdańszczanie, ale teraz rozwiązali to zaskakująco. Zaskakująco dla defensywy. Parkietu Sićko do Turna. Piłka w lewej ręce. Długo mają grać teraz Kielczanie. Kulesz. Jest trafienie. Sulej, Adamczyk do Suleja. Sićko, Jusuf. Jusuf z podłoża też potrafi. Do przerwy Torus Wybrzeże Gdańsk prowadziło 14 do 13, a mecz kończy się wynikiem 26-33. Dziękuję za uwagę. Piotr Merchelski, Polsat Sport. Do usłyszenia.